Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Redaktor Piotr Wit i Kronika Paryska. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana prezesa, witam wszystkich słuchaczy. Panie prezesie, z wypowiedzi słuchaczy i komentarzy internautów dowiedziałem się, że wśród aktualności francuskich wciąż najbardziej interesuje słuchaczy problem pandemii. Moja Kronika Paryska z Radia Wnet, ta kronika o chlorochinie, była na YouTubie czytana 65 tysięcy razy, inna prawie 50 tysięcy. No, z pandemią we Francji nie ucichło. Przeciwnie, chodzimy w maskach po Paryżu i restrykcje sanitarne są coraz surowsze, w miarę zresztą jak zmniejsza się śmiertelność. Jednocześnie tygodnik L'Express oznajmił w tytule artykułu koniec partii profesora Raulta, powołując się na raport medyczny opublikowany przez francusko-szwajcarski miesięcznik naukowy Clinical Microbiology and Infection. Jak wynika z tego raportu, badania przeprowadzone na 33 tysiącach osób wykazały już definitywnie nieskuteczność terapii stosowanej przez słynnego infekcjologa z Marsylii. Gorzej, badania na tak obfitym materiale ludzkim potwierdziły szkodliwość dla zdrowia związku chlorokiny z azytromycyną. Niestety więc wielkie nadzieje zrodzone przez terapię profesora Raulta okazały się złudzeniem, mirażem. Proponowane przez niego leki szkodzą zamiast pomagać. No i na tym właściwie powinien zakończyć się cykl moich kronik poświęconych walce z zarazą, walce prowadzonej przez garstkę ludzi dobrej woli. Powinienem przeprosić słuchaczy za zajęcie uwagi i pana prezesa za zawracanie głowy. No i tak bym zapewne postąpił, gdyby śmiertelność spowodowana przez COVID nie była w Marsylii dwukrotnie niższa niż w Paryżu, a nawet obecnie spadła do 0,03%. I gdyby dotychczasowy przebieg afery nie obudził mojej nieufności w stosunku do wszelkich publikacji naukowych i nienaukowych ogłoszonych w tej sprawie. Deontologia dziennikarska i elementarna uczciwość wobec słuchacza nakazują weryfikację źródeł, zwłaszcza od kiedy rozmaite publikacje okazały się świadomymi fałszerstwami. Na czele z raportem w arcypoważnym do tej pory przeglądzie medycznym Lancet. Przyjrzyjmy się obecnej publikacji. Cytowany na wstępie miesięcznik naukowy Microbiology and Infection jest wydawany w Bazylei w Szwajcarii przez spółkę wydawniczą Elsevier. W latach 60. i 70. podobne jemu przeglądy naukowe były wydawane przez organizacje niekomercyjne. Drukowały prace naukowców, wybitnych specjalistów, zakwalifikowane przez kompetentny komitet lektury. Ale od kilkunastu lat wszystko się zmieniło. Rynkiem wydawnictw naukowych rządzi dzisiaj prawo pieniądza. Kasę podzieliło między siebie pięć wielkich grup finansowych, między innymi Springer i właśnie Elsevier, które wykupiły słynne tytuły, prestiżowe, ale słabe finansowo. Interes dla wielkich grup jest wysoce opłacalny. Publikacje naukowe przynoszą czy rok gorszy, czy lepszy około 40% dochodu od kapitału. Redaktor naczelny Clinical nazywa się Leonard Lejbowici i jest absolwentem Uniwersytetu w Tel Awiwie. Z kolei tygodnik francuski L'Express, który rozpowszechnił te informacje o zbadaniu 33 tysięcy osób, także został w ostatnich latach wykupiony. Jego obecny właściciel nazywa się Patrick Drahi. Pisałem niegdyś o tym finansiście z okazji wykupienia przez niego wielkiej grupy, oto przez laty, bo wielkiej grupy telekomunikacyjnej SFR. Nie można być bardziej międzynarodowym od niego. Patrick Drahi posiada 4 obywatelstwa: izraelskie, marokańskie, portugalskie i francuskie. Mieszka w Zermacie w Szwajcarii, posiada konsorcjum Altic zarejestrowane w Luksemburgu i notowane na giełdzie w Amsterdamie, spółkę telekomunikacyjną izraelską HOT i Portugal Telecom. We Francji oprócz Expressu ma dziennik Libération, kupiony od Edwarda Rothschilda, stacje telewizyjne i radiowe francuskie BFM i RMC, to jest Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo to nie tylko radio, ale także telewizja.
No i jeszcze jakieś drobniejsze przedsiębiorstwa. W 2016 i 2017 roku, kiedy kupując rozmaite grupy i spółki, Draghi żonglował dziesiątkami miliardów o pochodzeniu trudnym do ustalenia, pisano, że jest finansowany przez wielką amerykańską grupę zbrojeniową Carlyle. To można znaleźć w moich kronikach paryskich wydanych przez Radio Wnet. I od tego czasu wiadomości na ten temat znikły. Dla naszych rozważań istotną okoliczność stanowią udziały właściciela tygodnika L'Express w amerykańskiej firmie Gillette, producencie leku antywirusowego Remdesivir. Widzieliśmy już, że Remdesivir, bardzo drogi, choć nieskuteczny, jest głównym konkurentem chlorokiny. Jego główna zwolenniczka we Francji, też główna przeciwniczka chlorokiny, nazywa się Catherine Lacombe. Ona również posiada udziały w firmie Gillette i jest francuską, która w ciągu ostatnich 6 lat otrzymała od Gillette najwięcej pieniędzy. Oboje więc, naczelny tygodnik L'Express i jego błyskotliwe pióro, są osobiście zainteresowani finansowo powodzeniu Remdesiviru i w kompromitacji profesora Raulta. Prawdopodobnie niebawem ukażą się analizy i komentarze krytyczne do raportu opublikowanego przez Clinical. No, będziemy je czytać z zainteresowaniem. Ale już dzisiaj można powiedzieć, że od kiedy czasopisma naukowe stały się publikacjami dochodowymi, można w nich zamieszczać prawie wszystko. Tego dowiodła grupka lekarzy kilka dni temu, publikując w poważnym azjatyckim przeglądzie raport zdający sprawę z wpływu chlorokiny z azytromycyną na sprawność kierowców hulajnogi. Asian Journal of Medicine and Health opublikował wynik ich wielomiesięcznych badań przeprowadzonych na licznej grupie podmiotów. Wynikło z nich, że w regionie Marsylii wypadki były znacznie rzadsze niż w Paryżu, gdzie hulajduszom podawano Remdesivir. 2 wypadki były śmiertelne. Żartowni się dowiedli swoim absurdalnym artykułem, że oszuści stwarzają wrażenie, jakoby ich czasopisma relacjonowały fakty naukowe, podczas gdy są to tylko witryny, okienka do wyciągania pieniędzy. Naturalnie za publikację się płaci w Lancecie, w Asian Journal, w Clinical. I to niekoniecznie bardzo drogo. Autorzy raportu o hulajnogach stargowali opłatę na 55 euro. Chociaż z drugiej strony fakt, że raport o 33 tysiącach, chociaż jest wodą na młyn udziałowców firmy Gillette, nie musi przez to samo być fałszywy, tylko że ja nie wierzę w jasnowidzenie. No bo na jakiej podstawie pani minister Buzyn w styczniu wpisała chlorokinę na listę trucizn, skoro potwierdzenie jej nawiedzenia nastąpiło dopiero 8 miesięcy później? Na jakiej podstawie jej następca, minister Olivier Véran, zabronił formalnie stosowania terapii profesora Raulta, skoro dopiero 8 miesięcy później miało się okazać, że jest szkodliwa? Jego dekret także był owocem jasnowidzenia. I w momencie, kiedy ci jasnowidze wydawali swoje zakazy o chlorokinie, wiadomo było tylko to, co ustalili specjaliści. Profesor Rault, profesor Perron, światowej sławy specjalista od choroby wirusowej Lyme'a, profesor Duzblazy, kardiolog. Mianowicie to, że podawana masowo od 50 lat jest nieszkodliwa, że nie powoduje chorób serca. Słowem, że jest doskonałym lekarstwem, które ma tylko jedną poważną wadę. Jest tania. I podsumowanie powinno zawierać wnioski. Nie będzie wniosków. Mam wrażenie, że gigantomachia rozpętana przez zarazę jeszcze się nie skończyła. Trudno na razie powiedzieć coś więcej, gdyż giganty posuwają się w maskach. Powiedział Piotr Wit, ale to nie będzie koniec, bo panie redaktorze, widzę najnowszy numer Kuriera Wnet, wrześniowy, i tytuł pana felietonu: śniło mi się, że jestem psem. Czy to jest sen, który się powtarza? No tak, tak. Sen powtarza się w różnych formach. Mi się śni właśnie, że stoję przy torach kolejowych, i po których jedzie pociąg towarowy, i staram się go zatrzymać. Szczekam ile sił, a pociąg gwiznął i przejechał. Mój znajomy
znawca psychologii głębi Karla Gustawa Junga wytłumaczył mi, że ten sen niejako w alegorycznej formie podaje syntezę mojej działalności publicystycznej. Znaczy, jak mawiał nieoceniony Władysław Gomułka niegdyś, psy szczekają, a karawan jedzie dalej. No, a karawan przejechał. No, ale po głębszym namyśle mój przyjaciel dodał, no, ale to szczekanie zwróciło uwagę innych na ten pociąg, który inaczej w nocy by przejechał niezauważony. A więc szczekajcie. No i szczekam nadal. I to szczekanie słychać w Porankach Wnet, w każdy czwartek Kronika Paryska. Mam nadzieję, że wróci na, że będzie co tydzień, ale też mam nadzieję, że pan redaktor któregoś dnia, póki latają samoloty między Paryżem i Warszawą i Warszawą a Paryżem, wsiądzie do jednego z tych samolotów i przyleci, żeby zobaczyć naszą nową siedzibę przy krakowskim przedmieściu 79, żeby stanąć na balkonie. Nic nie wiedziałem o nowej siedzibie przy i żeby zobaczyć widok, zobaczyć wieżę katedry świętego Floriana i jednocześnie katedrę świętego Jana. Takich widoków w Warszawie jest naprawdę bardzo niewiele i bardzo niewiele takich balkonów, z którego takie widoki są w Warszawie jest. Właśnie cztery takie balkony są tylko. Cztery i to w tych kamienicach, w ciągu kamienic, w których jesteśmy, na rogu Miodowej i właśnie Placu Zamkowego. Dalej są literaci, a dalej już tylko kolumna Zygmunta. Panie redaktorze, wystarczy, żeby zachęcić do tego, żeby przylecieć tutaj, wylądować w Warszawie, gdzie wprawdzie przejmujemy się tym, że jest dużo osób zarażonych koronawirusem, ale to w porównaniu z Francją, gdzie było ponad 7 tysięcy w ciągu jednego dnia, to nasze 540-560 nie robi na nikim wrażenia. Panie prezesie, już pakuję neseser, ale jeśli idzie o całą sprawę koronawirusa, to rzeczywiście bardzo wielu jest zarażonych w mediach. Natomiast śmiertelność, jak mówię, spadła ogromnie i statystyki. Z jednej strony media podają przerażające liczby zarażonych, a z drugiej strony na tej samej stronie drukuje się statystyki śmiertelności, z których wynika, że ta śmiertelność spadła prawie do zera, więc nie wiadomo, bać się czy nie bać. Nie bać się. Nie lękać się. Bardzo serdecznie dziękuję za Kronikę Paryską. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję nawzajem. Do usłyszenia.